Czy to jest tak, że rzeczywiście żel na włosy, drogi samochód do klubów, czy nie? I mówisz, o Jezu, za godzinę mam Polska, Grecja, muszę lecieć. Jest troszkę tego, ale wcześniej było dużo więcej. A teraz się to zmieniło naprawdę. To znaczy? No jak wchodziłem do reprezentacji, to było dużo więcej. Czyli była, ale nie wydaje ci się, Kuba, tak nie, nigdy w życiu nie poszedłbym do radia, do teatru, tu, nie trzeźwy, po fajce. To czemu procentowe trunki podajesz? Cisz mordę, zamknij, no przecież... Wiedziałem, że będzie futbolista, to wiedziałem, co nalać. No właśnie. Nie, to jest brak szacunku dla widzów. Stary, powiedz mi tak szczerze, jak chłopak chłopakowi, młody chłopak... Młodszemu chłopakowi. Młodemu chłopakowi. Wychodzisz na ten pierwszy mecz, ja byłem, na Polska-Grecja. Ten stadion, to słuchaj, tam była ekstaza. I wyobraź sobie, że ktoś wychodzi skacowany. To jest policzek wymierzony wielkiej polskiej zbrukanej nadziei. No nie miałeś takiego? Ale nie było takich... Teraz nie. Nie. A wcześniej? Znaczy, ja wcześniej też nie, jak wchodziłem do reprezentacji, to też wielu rzeczy nie widziałem. Byłem młody, można powiedzieć, żółtodziób, który dopiero wchodzi. To moją jedyną drogą to był trening, obiad i spanie w pokoju. Tak, człowiek nie miał... Tak to się mówi podobno. Dużo... Nie, naprawdę, nie miałem z tym problemu. Teraz też w pewnym sensie, jeżeli grasz na jakimś poziomie i grasz mecze co 3 dni, nie jesteś w stanie się zregenerować, jeżeli będziesz do tego wszystkiego jeszcze jakiś używek nadużywał. Mhm. I nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Naprawdę... Ale czy to jest kwestia chowu niemieckiego? Że oni wam wybijają? Bo ty zarabiasz kupę pieniędzy, prawda? Nie wiem, ile to jest kupa w twojej opinii. No tyle, co ja na przykład. Nie, no tyle, co ty, to nie. Nie, no tyle, to nie. No to ty jeszcze musisz trochę pobiegać. No, jeszcze. Jeszcze mi parę lat zostało. Jak po raz pierwszy na twoim koncie pojawiło się 1 000 000 euro, co poczułeś? Nie pojawiło się na moim koncie 1 000 000 euro. A, trzymasz w domu? Nie. No błagam, no a nie chcesz o tym mówić, to wycofam. Znaczy nie, no ja nie mam problemu, ale wydaje mi się, że dżentelmeni nie powinni rozmawiać o pieniądzach. No dżentelmeni nie, ale tu przyjdź do mnie.